W związku z tym, że jeszcze nie przybyli wszyscy radni, a ten punkt związany ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej zarządu przesunę na dalszą pozycję. Natomiast teraz przejdziemy do sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji. I proszę kolejny sprawozdanie. Szanowni Państwo, Komisja Infrastruktury i Inwestycji spotkała się 6 marca o godzinie 18. Posiedzenie trwało 2,5 godziny. Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu przyjęcia poprzedniego protokołu przystąpiliśmy do rozpatrywania poszczególnych pism i też skarg mieszkańców. Mieliśmy na spotkaniu przedstawicieli, panią przedstawicielkę mieszkańców ulicy Smoży. Było to bardzo ciężkie i prawie że wulgarne spotkanie. Natomiast udało się tam po 40 minutach w kulturalny sposób wyprosić w końcu. Niemniej jednak zostały odpowiednie tutaj kroki podjęte w celu rozeznania tematu, o którym pani z ulicy Snozy się do nas zwraca. Temat dotyczył ulicy i jakości tej drogi. Drugi temat dotyczył ulicy Torczykowej. Też tutaj byli mieszkańcy, którzy przedstawiali sprawę odnośnie swoje zadowolenie z planowanej tam inwestycji. Oczywiście z tego tytułu musimy również rozpatrywać tę sprawę dokładniej i przygotować stosowny projekt uchwały, o którym za chwilę. Spraw było poruszane kilkadziesiąt, więc nie wiem, czy Państwo chcecie, żebym przedstawiał pokrótce, czy też chętnie zapoznają się z protokołem, który jest widoczny. Zapoznają się z protokołem. Bardzo dziękuję. Tyle odnośnie sprawozdania z posiedzenia. Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi związane z działalnością Komisji Infrastruktury? Rozumiem, że nie. W związku z tym przechodzimy do punktu A, to jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Storczykowej, druk numer 2413. I proszę pana przewodniczącego o przedstawienie projektu uchwały. Projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji dotyczący zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Storczykowej. Tutaj wstęp Państwo znacie. Opiniuje się negatywne zamieszanie inwestycyjne pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w garażu podziemnym na działce. Tutaj są podane numery działek przy ulicy Storczykowej. W uzasadnieniu podaliśmy tutaj, że jest to odpowiedź na pismo Wydziału Architektury i Urbanistyki. Tytułem do powiedzenia powiem tyle, że ta planowana inwestycja po pierwsze nie przewiduje naziemnych miejsc parkingowych, po drugie przewiduje zabudowę wysoką, wielorodzinną w miejscu, gdzie w sąsiedzku są tylko domy jednorodzinne, niskie. Co więcej, droga dojazdowa jest drogą wąską i właściwie tam w tym momencie już nie ma miejsca na jakąkolwiek inwestycję. Działka o powierzchni bodajże 4 czy 6 arów. Naszym zdaniem nie jest totalnie odpowiednia do tego, żeby postawić na niej blok. No i tyle. Dziękuję. Ja chciałbym Państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały przygotowany przez Komisję Infrastruktury. I otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Rozumiem, że nikt też poprawki nie zgłasza. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały druk nr 2413 w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Storczykowej. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta.
podjętych.